Dzień dobry. Gdzie jedziemy? Jadę na wakacje. Tak się z żoną rozmawia po tylu latach. Wszystko przez publiczność, wszystko przez pośredników. Tak, masz to na papierze? Futbalski teren, park fizycznej kultury. Tu. Tu jesteśmy. Za Serbię. Cena za litr 222 zł, zapłaciliśmy 11 521. Zbliżamy się do Macedonii, kraju 12 razy mniejszego od Polski. W czasach Aleksandra Wielkiego Królestwo Macedonii było najpotężniejszym państwem na świecie. Dojeżdżamy do stolicy Skopje. To tu urodziła się matka Teresa z Kalkuty, to tu w 1963 roku trzęsienie ziemi doszczętnie zniszczyło większość miasta, w końcu to tu zgubiliśmy się kamperem. Prowadzenie takiego kiosku na kółkach jest czasem niepokojąco fascynujące, zwłaszcza gdy już intuicyjnie wiesz, że to zła droga, ale nie mając możliwości zawrócenia, musisz jechać przed siebie. Do tego wiesz, że jak staniesz, to już nie ruszysz. To jest właśnie mój zły sen, który postanowił się spełnić. Cała dzielnica mała, bo kamper nie wjechał do tego trzeba. Już 4 razy. Na 5 razy. I zawijamy. Grzecznie dziękujemy, żeście Państwo poczekali. Jakby ktoś szukał przygód, to są na wyciągnięcie ręki. No, w sumie to nie było tak źle. Oprócz tego, że chyba spóźnimy się na zachód słońca. Hej, panowie, obudźcie się. Chyba jesteśmy na miejscu. Wiecie co? Pójdę sprawdzić coś za górką. I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Dalej. Żegnamy kanion Matka. Edyta się boi, że tu zawsze wjadę.
ciąg dalszy naszej bałkańskiej przygody. Dziś w planach mamy rejs z kajakiem po kanionie. Jako matki kanion. Matka. Tak, matka mówi, że to jest jej kanion. Tak jest. To jest kanion Matka. Matka to jezioro, a rzeka to Treska. Czyli Matka Treska. A że Matka Teresa pochodzi ze Skopie, to może dlatego jest Matka Treska. No nie mam pojęcia. A kolejny cel to kolejna perełka pięknej Macedonii, jezioro Ochryckie. Może tam w końcu uda się troszkę odpocząć. Jest taka sytuacja, że chyba uciekamy przed policją macedońską. Gdyż ja oto na bardzo późnym zielonym przejechałem. Zaczęli coś tam migać, ale stali z drugiej strony. I udałem durnia i pojechałem dalej. Było takie późne zielone. Przejechaliśmy 20 km, nie mamy żadnego ogona. To, że chyba się udało tym razem. Głupi zawsze ma szczęście. Ochryda. Dzień dobry. Przyjechawszy do Ochrydy, znaleźliśmy camper stop Divono, który okazał się nie camper stopem, tylko bardzo fajnym kampingiem. Jesteśmy w pierwszej linii brzegowej. Tam jest Ochryda. Tam jest już Albania. Mieliśmy zostać tu chyba dwie noce, a chyba już jesteśmy cztery. Nie zapowiada się, żebyśmy szybko stąd wyjechali. Załoga. Cel. Przeprawiamy się do Albanii w pław. Wróciliśmy z plaży. Nie zabawiliśmy tam długo, ponieważ nagle z nienacka wyszedł tam jakiś pan w zielonej koszulce i miał broń przy pasku. I wtedy Edyta krzyczała do nas, a my nic nie słyszeliśmy, bo byliśmy w wodzie i skakaliśmy. I nagle zobaczyłem, że coś tam się dzieje na tej plaży. I spanikowana, tak coś, a ja tak mu też nie wiedziałem, czy już wracać, czy już uciekać do Albanii. Ale wróciliśmy. I po prostu uciekliśmy stamtąd. Ja nawet uciekając po prostu wypadłem z kajaka. No, ale plaża była piękna, a okazało się później, że to była... Piękna. Była plaża pierw marszałka Tita, a później prezydenta Macedonii. Ośrodek prezydenta, ale to nic, bo się okazało, że najprawdopodobniej, że prezydent do nas jeszcze machał. Tak przynajmniej zobaczyliśmy, że prezydent Macedonii wygląda tak, że to był on, ten człowiek. W kapeluszu i się nie wygląda, ale tak wygląda. Troszkę było fajnie, ale fajnie poznać prezydenta Macedonii. W każdym razie już kajakiem nigdy w lewo nie zacząłem płynąć. Przygoda. Dekavo toj proces treba da vlezeme so glavata nanapred bez da mislime kaj eventualno možeme da udrime. To je prikazan za Marinda, kje go pregovarame prespanski, od kje go pregovarame. Vladata to je prvladuvačko raspoloženje. A sama Ochryda jest prawdziwą perełką i nie jest to wytarty frazes. Autentyczny urok i niewyreżyserowany klimat zachwycą każdego turystę. Jednak miasto jest pełne sprzeczności i kontrastów, zestawiających konsumpcyjną wszechrzeczywistość z tradycją celebrowaną tu z dumą i pietyzmem. Wśród gmatwaniny wąskich uliczek, pnących się tarasowymi szlakami ku wzniesieniom, a potem opadającymi gwałtownie w dół, nie trudno się zgubić. I to chyba najlepsze, co w Ochrydzie zrobić można, błądząc, przyglądać się prawdziwemu tutaj życiu. Bo to miasto, choć wpisane na listę UNESCO, nie jest ładnie odrestaurowaną, martwą widokówką z dawnych czasów, a żyjącym organizmem. Rozsiane wśród krętych dróżek i placyków zabytki czasami trudno jest znaleźć. Ale warto podjąć ten wysiłek, bo na każdym kroku natknąć się można tutaj na ślady starożytnych budowniczych, bizantyjskich artystów, których dzieła zdobią wnętrza. Tureckie panowanie zaś nadało miastu sznyt osmańskiej kasaby,
to tu prawdopodobnie święty Klemens stworzył cyrylicę. Cały ten kulturowy kipisz doprawiony jest dużą porcją klimatu retro. Stare i bardzo stare pojazdy są tutaj codziennymi jeszcze środkami transportu. A duch poprzedniej, socrealistycznej epoki wałęsa się wciąż po wielu zakamarkach. Rodowici mieszkańcy z nostalgią patrzą na zmiany, widzą, że idzie nowe, ale nie do końca im się to podoba, bo nowe jest powierzchowne, tanie i pozbawione autentyczności. Stare tureckie fasady zdobione przez najlepszych rzemieślników wymieniane są na wykonane taśmowo elementy. Tyle zrozumieliśmy z przekazu dawnego odlewcy figur cerkiewnych, których w Ochrydzie było dawniej 365. Nam to miasto, takie jak jest teraz, smakuje. Smakuje domowymi potrawami z liści winogron, kawą w tureckim stylu, pastą z czosnku makalo, kupioną na targu, ochrydzkimi warzywami i owocami, które zachwalają lokersi. Smakuje też bulwarem macedońskim kipiącym życiem i wielokulturowością. Dobrze się tu czujemy, bo ludzie są otwarci. Chcą rozmawiać, opowiadać o swojej trudnej historii i z dumą oferować bogactwa tego miasta, przycupniętego u brzegów równie niezwykłego jeziora. A samo jezioro Ochrydzkie, rozlewając się na granicy Macedonii i Albanii, jest jednym z najpiękniejszych, jakie widzieliśmy. Jest ono też domem dla licznych gatunków ryb endemicznych, ptactwa oraz niezwykłych okazów fauny. U jego brzegu rozrzuconych jest wiele zabytków pochodzących nawet ze średniowiecza, jak spektakularny klasztor świętego Nauma wraz z otoczeniem. Jezioro jest tak czyste, dosłownie i w przenośni, że postanowiliśmy zostawić w nim po kawałku naszych serc z zamiarem powrotu, by je odzyskać. Opuszczamy kamper Stop Kiwonu, który okazał się pełnowymiarowym kempingiem. W przyzwoitej cenie 70 zł za nockę za to wszystko z prądem. Tyle chyba kosztuje rozstawienie markizy nad Polskim Morzem na niektórych kempingach, ale pomijmy to. Jedziemy dalej, kierunek Albania. Wyjechawszy z Macedonii, podążamy ziemią niczyją, gdyż za 100 metrów będzie granica z Albanią. Hehehe! Zakaz jazdu, ale my jedziemy dalej.